być kobietą po 40, po co mam być wiecznie młoda? Po 40 być nareszcie, w tym szaleństwie jest metoda. Czemu bać się każdej zmarszczki, czemu w lustro patrzeć z lękiem? Po 40 życie jest dopiero piękne, dzieci dawno odchowane, egzaminy wszystkie zdane i nie muszę się już męczyć z tym nudziarzem i tyranem. Mogę nagle rzucić wszystko, zacząć życie od początku. Może znajdę jakąś miłość gdzieś w krynicy albo w lądku stroju. Ekspansywną być kobietą, piąć się w górę, awansować. Może zacznę pisać powieść, grać na harfie lub malować. Tyle marzeń do spełnienia, tyle lądów do odkrycia. Niech mi tylko na to wszystko starczy życia. Już nie będę gonić piętkę, prać, prasować, stać przy garach, obsługiwać wszystkich w koło, wciąż napinać się i starać. Kiedy robię bilans życia, to wychodzi straszne manko. Byłam żoną, matką, Polką, teraz pora być kochanką. Być kobietą po 40 to jest ulga i nagroda. Jesień życia bywa piękna, chociaż lata trochę szkoda. Być kobietą po 40, niezależną, wolną, śmiałą, trzeba wreszcie się odważyć, pójść na całość. Być nareszcie po 50, na to czekam, o tym marzę. Po 60 się rozkręcę, serio, i dopiero wam pokażę. Taram, taram, tam, taram, taram, tam, taram, taram, tam, tam. Taram, taram, tam, taram, taram, tam, taram, taram, tam, tam. Miałam 40 i miałam 50 i mogę was zapewnić, że 40 jest lepsza.